To już kolejna eksploracja, zaczynająca się od samego strychu. Czy znajdziemy tutaj jakieś skarby? To się okaże za chwilę. Na pewno są tutaj jakieś stare telewizory. Marki nie widać. Ale na pewno od bardzo dawna nie było używane. Tutaj mamy... Ej, gazomierz. Fajny, bardzo fajny. O kurde. Muszę tu uważać. Być może by się coś tam znalazło, ale chyba nie warto. Cały strych ma popękane deski. A tutaj było chyba kiedyś fajne radio. Zjedzone już jest przez korniki i zniszczone przez wilgoć. Tutaj zębatka. Jakieś elementy metalowe. Dobra, tutaj nic ciekawego chyba nie znajdziemy, więc ruszamy od razu na dół. Wiem, że jest tutaj dużo pokoi, ale nie wiem w jakim są stanie. To są dziury, które widzieliśmy. Mamy tutaj łóżko drewniane. Ale nie jest już kompletne. Ciekawe jak będzie wyglądała reszta pokoi. Tutaj też bałagan. Całkiem ciekawe zdobienia. Musiężne. Zbierają plony. A tutaj też jakieś prace są wykonywane. Teraz jestem na pierwszym piętrze. Jest jeszcze parter. O, i są drzwi donikąd. Wychodzi się nimi tylko raz. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi. Także nie polecam. I na tym piętrze ostatnia już sypialnia. Coś tutaj jakiegoś mężczyzny. Być może to był właśnie jego pokój. Dobra. Schodzimy na dół. Thank you.
Możecie już otworzyć. Właśnie zostaliśmy zamknięci przez jakieś czarownice. Ale my sobie jakoś poradzimy. Zaraz tutaj wytrych weźmiemy. Tutaj jest bardzo ładne miejsce. To najprawdopodobniej był salon. Ja nie wiem. Chyba nie wydaje żadnego dźwięku, ale mamy na to sposoby. Nie. Wszystko coś nie działa. Nie działa. Niestety. Nie wydobędziemy żadnego dźwięku. Kurde, ale ładne mebelki. Ktoś musiał dać naprawdę dużo z siebie, żeby wyrzeźbić coś takiego. Dodatkowo ozdobić tym musiącym. Tu jadalnia, nie? Jeszcze chwilę wejdziemy tutaj. No tu Adam chyba będzie jedno z lepszych pomieszczeń. No też właśnie tak myślę. Najbardziej zachowane. Chciałem pokazać kapelutek. To zdjęcie, obraz, plakat. Nie wiem, co to jest za kobieta. No, ma mega stare. No co, jeszcze się nie dziwię, że się to nazywa dom depresyjny. Naprawdę klimat depresyjny jest. Ale jakie kafle ładne, o kurde. To mi się podoba. Chodź, jaka szabla. Zobacz. Niesamowita. Jest trochę mebli, na których można się skupić. Co to nie zrobiliście? No muszę na domę przeczytać. Już nie mogę o przetłumaczeniu przeczytać. Zdjęcie rodzinne. Ale fajny pies. Dziwi mnie, że tutaj wszystko zostało. Że nie ma tutaj takiej szaberki. Metalowe części nie giną tak szybko. To by było chyba tyle. W tej kuchni zakończymy eksplorację i oczywiście widzimy się w kolejny piątek. Na razie trzymajcie się. Do zobaczyska.